Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika i zapraszam do czytania na miesiąc listopad 2023. Sprawdzimy, kochani, energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. No i przypominam, że czytanie będzie ogólne, dlatego niestety nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr, ze zdjęciem wszystkich blokad. No i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność na moim kanale, znajdziecie tam pełną ofertę. Zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie dokładnie przeczytać, dopasować odpowiedni kamień dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Moje kochane wodniki, zaczynajmy czytanko, zobaczmy, z jaką energią wchodzicie do miesiąca listopada. Wodniki, listopad, dwójka kielichów. No, to jest, kochani, zakochanie, spotkanie swojej bratniej duszyczki. W pracy to będzie podpisanie umowy lub przedłużenie. Dobra współpraca z ludźmi, korelacje i tak jakby, kochani, dogadywanie się. Bardzo pozytywna energia. To jest też karta trygonu wody, ryba, rak, skorpion, więc takie osoby powinny Wam w tym miesiącu sprzyjać. Z takimi osobami będziecie się świetnie dogadywać, możecie razem coś stworzyć, czy jakiś projekt, czy po prostu właśnie wejść w relację taką partnerską, romantyczną. Jeżeli jesteście singlami, macie szansę się zakochać. I tu jest, kochani, tak jakby połączenie bratnich dusz, więc to może być relacja z poprzedniego wcielenia albo może wrócić również ktoś z przeszłości. Zobaczmy pozostałe karty, no i będziemy wiedzieć, do czego tutaj nawiązać. Praca i finanse, gwiazda i dziewiątka buław. Troszeczkę martwicie się o finanse, martwicie się o to, czy wszystko pospłacacie, czy uda Wam się zobowiązania, kredyty spłacić. Gwiazda mówi o tym, żeby, kochani, też nie żyć marzeniami, tylko działać, tak? Jeżeli macie jakiś pomysł na siebie, chcecie otworzyć własną działalność, nie bać się tego. Nie bać się, kochani, kroku naprzód. Może być też tak, że ktoś z Was chce w ogóle zmienić pracę, ale boicie się właśnie, bo tutaj się zasiedzieliście, tutaj macie wygodnie, praca jest stabilna, no i nie wiecie, co przyniesie przyszłość. Natomiast, kochani, ja zawsze powtarzam na kanale, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana i to od Was zależy, w którym kierunku Wy po prostu będziecie tutaj zmierzać. Karty pokazują, żeby się nie bać, żeby iść do przodu, żeby zaryzykować, bo, kochani, te zmiany prowadzą do transformacji, tak? My jesteśmy w stanie coś nowego w życiu przeżyć, zobaczyć, tak jakby nowe możliwości, które są przed nami. My teraz w październiku będziemy mieli jeszcze jedno zaćmienie na koniec miesiąca, także działamy, kochani, ruszamy do przodu, wszechświat nas wypycha do działania wręcz. I tak jak mówię, dla jednych tu będzie spełnienie marzeń, czyli przedłużenie umowy bądź awans, podwyżka, tak? Dla niektórych będzie to chęć zmiany pracy, bo już na przykład wypaliliście się zawodowo, nie czujecie tutaj satysfakcji, nie czujecie, że się rozwijacie. No i tak jakby po prostu będzie Was to pchało do działania, do dalszych zmian. A zmiany są fajne, kochani, bo zmiany są fajne, ponieważ tak jakby czujemy, że się rozwijamy, czujemy, że robimy coś nowego, ciągle poznajemy nowych ludzi, tak, ciągle się uczymy. Także nie ma co siedzieć w jednym miejscu, tylko trzeba po prostu zaryzykować, bo czasami po czasie okazuje się, że to było tego warte. No, niektórzy też tak mają, że później żałują, ale tak jak mówię, no kochani, te zmiany są dobre. Naprawdę, co by nie było, przynajmniej wiemy, że zaryzykowaliśmy, tak? A lepiej po prostu zaryzykować, niż później żałować, że się czegoś nie zrobiło. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Koło fortuny, no właśnie, zmiany. To jest ciągła zmiana, to jest ruch do przodu, to jest tak jakby zawalczenie o siebie. I tu mówię, tu może być zmiana pracy, zmiana na przykład stanowiska w pracy, wejście na wyższy szczebel. I też z przeznaczenia poznanie osoby. Osoby z przeznaczenia do związku, także tu się może pojawić ktoś bardzo wyjątkowy. Możecie czuć, jakbyście się znali z poprzedniego wcielenia. Dla jednych to będzie bratnia dusza, dla drugich bliźniaczy płomień, tak? Różnie to jest nazywane. Natomiast Wy to od razu poczujecie, kochani, bo tak jakby będziecie mieli świadomość tego, że z tą osobą znacie się jak łyse konie, że dużo Was łączy, Wasze dusze się po prostu rozpoznają. Ja to czasami mówię, że to jest jedna dusza w dwóch ciałach, bo jak już przytulamy tę osobę,
czujemy z nią bliskość taką emocjonalną, to tak jakby ta osoba była nami, tak? I po prostu wiemy, że tu jest taka niesamowita więź. Jest miliony ludzi na świecie, a my po prostu czasem z jedną osobą potrafimy poczuć coś tak bliskiego, tak niesamowitego, że no, po prostu oczy wytrzeszczamy, tak? Z wrażenia. Więc tu może pojawić się ktoś bardzo wyjątkowy. Zobaczmy dom, rodzina. Księżniczka mieczy. No tutaj ktoś postawi sprawę na ostrzu noża. Jeżeli jesteście w związkach małżeńskich, relacjach partnerskich, może być jakaś kłótnia, mogą być jakieś takie niedomówienia. Karty też radzą, żeby szczerze ze sobą porozmawiać, tak? Jeżeli coś się wypaliło i chcecie faktycznie odejść z relacji, coś zamknąć, to tak jakby porozmawiajcie szczerze, nie róbcie niczego za plecami, tak? Bo księżniczka mieczy zawsze wymaga szczerości. Kawa na ławę wymaga po prostu wyłożenia spraw na stół i powiedzenie sobie, co tak naprawdę czujemy, czego chcemy, czego nie chcemy, przy czym warto trwać, a co warto odrzucić. Tutaj będą jakieś szczere rozmowy pomiędzy Wami, kochani, oczyszczające. Dla singli cesarzowa, no kochani, tutaj ewidentnie kogoś poznacie, możecie wejść w fajną relację. Cesarzowa to też często ciąża, płodność, tak, ale również to, że będziecie się podobać płci przeciwnej, będziecie tutaj rozchwytywani, możecie mieć jakieś zaproszenia na randki, na spotkania. Jeżeli macie aplikacje randkowe, to będziecie się spotykać z kilkoma osobami, poczujecie się jak ryba w wodzie, tak? Tak jakby wy w tym miesiącu zadbacie o siebie i będziecie roztaczać wokół siebie taką aurę pewności, piękna. Ludzie będą do was lgnąć, będą chcieli z wami przebywać, rozmawiać, bo wasza energetyka będzie taka, że wy po prostu w siebie w końcu uwierzycie i będziecie świadomi tego, że jesteście wiele warci, że zasługujecie na wiele i też byle kogo nie dopuścicie do swojego pola energetycznego, tak? Tutaj po prostu będzie już totalna selekcja. Wy będziecie po prostu wibrować na tych samych energiach i tak jakby po prostu, no jak poczujecie, że ktoś ma niskie wibracje, to absolutnie z tą osobą nawet nie zamienicie słowa, tak? Wy od razu poczujecie to, bo wy macie też dobrą intuicję, wodniki, więc tak jakby ona was też w tym miesiącu dobrze poprowadzi. Jak to się wszystko rozwinie, Rydwan i kochankowie. Dla niektórych będzie to ktoś poznany przez internet, dla innych w podróży, kochani. Tu jest podróż, odległość. Może tak być, że to będzie znajomość w ogóle stricte na odległość. Będziecie ze sobą pisać, korespondować, dzwonić do siebie i tutaj widzę jakieś spotkania w listopadzie. Znaki zodiaku, które mi się pokazały, to bliźnięta, rak, ryba, skorpion. Takie znaki, ewentualnie jeszcze lew. Z takimi znakami będzie Wam po drodze, możecie takie osoby poznać. Oczywiście przypominam, że znaki są umowne, bo ktoś może mieć ascendent, tak, znak księżycowy, słoneczny na wykresie urodzeniowym i to też ma ogromne znaczenie, także miejcie to, kochani, na uwadze. Ale pokazuje mi się nowa, fantastyczna znajomość, która szybko przerodzi się w romans i być może związek. Dla niektórych może być szybka wpadka na przykład z ciążą, bo to też mi się pokazuje. Tu jest szybkie, intensywne działanie, zakochanie, romans. Tu możecie mieć faktycznie bliźniaczy płomień, bo będzie dużo ognia, dużo pasji, namiętności, chemii pomiędzy Wami i poczujecie, że chcecie w to wejść, że chcecie zainwestować, że ta osoba jest tego warta. Tylko kochani, też nie idealizujcie, tak? Bo czasami jest tak, że my po prostu kogoś poznajemy, idealizujemy, widzimy tę osobę w superlatywach. Wiadomo, że po kilku miesiącach maska opada, tak? Ta zasłona dymna, jak to się mówi, także no, warto też zachować zdrowy rozsądek, warto też czasami się przyjrzeć po prostu z innej perspektywy, bo te początki, no to zawsze jest tak, że się zakochujemy, motyle w brzuchu i w ogóle, tak? No. Ale przy prawdziwej miłości pamiętajcie, że to nie te motyle w brzuchu są ważne, tylko właśnie taki spokój, że my przy tej osobie czujemy się zrelaksowani, spokojni, tacy pewni, że to jest to, tak? A nie jakiś tam ogień, wow, namiętność, pasja, bo to się może szybko wypalić. Jak szybko się zaczyna, tak szybko może się zakończyć. Ale jednak ten spokój, ta taka pewność, że to jest stabilne, tak? Że można się zakotwiczyć, że można z tą osobą konie kraść, no to jest właśnie cudowne. Właśnie spokój duszy najważniejszy jest. Zobaczmy zdrówko dla Was. No tu kręgosłup, kochani, jeżeli siedzicie przy na przykład komputerach w pracy, przy biurku, tak, dużo, kolana, kręgosłup, lędźwie, dolna część odcinka kręgosłupa, też właśnie krzyże, zwróćcie na to uwagę, tak, starajcie się tam nawet w przerwach gdzieś spacerować, chodzić, ćwiczyć te nogi, też z krążeniem właśnie tutaj, żeby nie było później problemów, jakichś zastojów.
Także kochani, jakieś masaże, nie wiem, drenaż limfatyczny, tak? Może po pracy na basen skoczcie. Dłuższy spacer, bo karty pokazują takie zasiedzenie się i możliwość właśnie też otyłości. Niektóre panie mogą narzekać na przykład na to, że tyją, tak? Albo że zatrzymuje się woda w organizmie, bo też to widzę w tej karcie. Zobaczmy na podróże w tym miesiącu. Ładnie. Podróże związane z pracą, z pasją jakąś waszą. Być może jakieś kursy, szkolenia i będziecie, kochani, sobie jeździć. Nie widzę problemów z podróżami, nie widzę odwołanych lotów, czy opóźnionych pociągów, czy jakichś problemów z samochodem. Wiadomo, czytanie ogólne zawsze warto wszystko sprawdzić, tak? Ale mimo wszystko karty pokazują, że podróże się udadzą. Co z otoczenia? No, kochani, idzie miłość do Was. Ktoś do Was wyjdzie z kielichem uczuć. No, tutaj rybkę też widzę. Bardzo mocno ten trygon wody mi się zarysował, tak? Więc być może właśnie z taką osobą będziecie mieć do czynienia. Osoba wrażliwa, uczuciowa, empatyczna. Może już mieć swoje dzieci, może być po przejściach, albo to wy, bo energie są zamienne w tarocie. Ale widzę zakochanie. To będzie taki główny motyw tego miesiąca. Zakochanie, wejście w nową relację. No, kochani, będziecie tutaj, kurczę, bujać w obłokach. Piękna energia. Dużo miłości w eterze. Rada od kart, piątka buław. Unikaj konfliktów, unikaj jakichś takich kryzysowych sytuacji, też czasami nie myśl nadmiernie, bo piątka buław to takie nadmierne myślenie, analizowanie, ściąganie na siebie kłopotów właśnie, a to jest tak, że my dużo myślimy, jak się nudzimy na przykład i przychodzą nam dziwne, głupie myśli do głowy, które nie muszą mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości oczywiście, no ale czasami jest tak, że myślimy, myślimy, niepotrzebnie analizujemy coś, wymyślamy sobie inne jakieś niestworzone historie, no i później, kochani, pamiętajcie, że to, o czym myślimy, no to przyciągamy do naszego życia, tak? Więc lepiej myśleć pozytywnie, bo przyciągamy pozytywne rzeczy, to jest taka siła manifestacji, aniżeli myśleć negatywnie, no bo ściągniemy na siebie negatywne sytuacje i po co nam to, tak? Później będziemy tylko pluć sobie w brodę. Dlaczego ta księżniczka mieczy? No właśnie, w stałych związkach, kochani, może tak być, że ktoś ma ochotę na skok w bok, ktoś ma ochotę poromansować, poflirtować, może coś wyjść na jaw, tak? Niekoniecznie zdrada, ale tam, nie wiem, ktoś sobie z kimś pisze w telefonie pokryjomu, no to już jest ewidentnie w sumie jakaś taka zdrada, kochani, no bo tak, takie pisanie, chowanie się z telefonem, tak, usuwanie wiadomości, no to już się od tego zaczyna. Więc tu będą jakieś takie szczere rozmowy, bo ktoś jest nie w porządku, tak? Ktoś może usłyszeć jakąś niefajną rozmowę, że partnerka czy partner, nie wiem, z kimś tam rozmawiają, o tak miło, fajnie. Jakieś późniejsze powroty z pracy na przykład, no takie rzeczy mi się pokazują w związkach, więc na to zwróćcie uwagę. Zapytajmy, dlaczego ta piątka buław, kochani, eremita, no właśnie. Bo jak macie za dużo czasu na myślenie, to wyobrażacie sobie jakieś niestworzone historie w waszych głowach i one też ściągają na was kłopoty. Bo na przykład wymyślimy sobie, a on mnie nie kocha, już nie napisał do mnie, nic do mnie nie czuje, tak? Poznajemy nową osobę, ona jeden dzień milczy i już, oj, na pewno kogoś poznał, na pewno z kimś się spotyka, tak? Chodzi o to, żeby nie myśleć nadmiernie, żeby też nie skupiać się na takich dziwnych myślach, które mogą ściągnąć kłopoty. Więc o tym, kochani, pamiętajcie, w tym miesiącu taka jest rada od kart. Ja zobaczę dla Was jeszcze wyrocznie. Bądź odważny i zrób pierwszy krok. Cokolwiek to nie oznacza, jakąkolwiek nie macie historię, pamiętajcie, żeby z odwagą iść do przodu, tak, zrobić ten pierwszy krok, zadziałać i zawalczyć o siebie, o swoje marzenia. Nawet jeśli chcecie zmienić pracę, kochani, nie bójcie się. Tak jak mówię, no jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Także czasem warto się jej poddać, żeby, kochani, w przyszłości poczuć taką satysfakcję, że coś się zrobiło, tak, że taka odważna decyzja. Wy, wodniki, macie w sobie taką determinację, wy w ogóle jesteście super, także trzymam za was kciuki, zapraszam was do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę, zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.